Akumulatorek był zamontowany w samochodzie Renault Clio, benzyna. Tam chyba jeden coś pojemność. Ten akumulatorek, żeby przyjąć na serwis, na sprawdzenia, to zaraz my go elegancko umyjemy. Teraz w takim stanie można pracować z akumulatorkiem. Data produkcji akumulatora Bonera Europejczykach zazwyczaj jest napisana przy słupku minusa. Lewy dolny róg jest zakodowana w alfabecie angielskim, czyli C to będzie dwójka, A 0, B 1, H 7, czyli 20 tydzień, 17 rocznik. W pierwszy dzień sprawdzimy testem elektronicznym. Mamy wydruk. Mamy zmierzone 330 amperów ruchu. Zaraz odkręcamy nasze kureczki. Kureczków mamy tu 6 sztuk. I zaraz będziemy mierzyć gęstość elektrolitu. Pobełtamy go, zobaczymy jakiego koloru mamy. Elektrolit jest czysty, fajny. Czyli można próbować ratować akumulatorek, bo jest mocno rozładowany. Czyli nie ma gęstości elektrolitu. Druga cela ciutku lepiej, bo mamy gęstość na żółtym. Czyli mamy gęstość 1,20. Tu tak samo. Tu tak samo. Tu tak samo. W ogóle gęstości nie mamy na minusie i na plusie. Nasz akumulatorek podłączyliśmy do Stefana. Jak on jest tak mocno rozładowany, włączamy na minimalny prąd. I już akumulatorek pobiera 6 amper. Leci, leci na dół. Jeszcze leci. Jak spadnie do zera, to włączymy na dwójeczkę. Ale teraz pobiera jakieś 3 ampery. Nasz akumulatorek mamy 50, czyli spokojnie można dać 5 amper, ale poczekamy, żeby napięcie akumulatorka podbiło chociażby do 13 V. I w ogóle po tym wskaźniku będziemy orientować się, ile pobiera akumulatorek. Jak spadnie do zera, to włączymy na dwójeczkę. Dzień drugi. Mierzymy gęstość. Tu już weszło na żółte. Cele tam, gdzie plus i cele tam, gdzie minus ciężko jakoś idą. To jakoś ciężko. Zobaczymy. Teraz Stefanek tu daje 15,4 V. Ale niby akumulator nic nie pobiera, bo na zero pokazuje. Niech się stoi. Dobrze, zobaczymy co tam nasz banerek. O, w końcu. 1,26 mamy gęstość. Tej pierwszej. Tu tak samo. Widzę, że elektrolit troszeczkę ciemniejszy zrobił się.
Też jest dobrze. No to w ogóle elegancko. Jeden, 28. No tylko, że ten aerometer jest ten problem. Że on tu u góry dotyka, nie do tej gruszki. Ta celia słabiutko troszeczkę. Ale na zielonym już jest. No zobaczymy gęstość. Co udało się tu zrobić. No ile tu mamy? Jeden. Jeden 26. Można powiedzieć 1,26,5 jakoś tak. A w tej cele? W tej cele mamy 1,28. Ja myślę, że tak zostawimy. Nie będziemy go walkować. Nie, dziękuję. Kawkę? Nie. Nie? Nie. A nie. A nie. Bez łaski. W tej cele mamy 1,30. Tu tak samo mamy 1,30. Tu. Jeden. No tu jest tak samo jak w tej pierwszej. Ale na początku tak było, że ta cela od minusa, od plusa i ta cela od minusa to były najgorsze, nie? To co, zmierzymy prąd rozruchu. Napięcie mamy dobre, 12,92. Test akumulatora poza pojazdem. Zwykły 420. No zmierzone 418. To co, podłączymy do alfabatu. Zobaczymy, jaką pojemność ma ten akumulatorek. Bo sam jestem ciekawy. Dobrze, obowiązkowo mierzymy temperaturę. 21,5. Bierzemy 21. No i dobrze, alfabacik chodzi. Akumulatorek podłączony. I co? Będziemy czekać. Zobaczcie, alfabet skończył swoją robotę. I zmierzone 83,5% pojemności w tym banerku. Powiem wam, że jestem miło tak zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że ten banerek ma już 4 lata. 4 lata, ja myślę, że spokojnie już 3 lata odjeździł w samochodzie. No i myślę tak sobie, że jeżeli ktoś zadba o ten akumulatorek, czyli jeżeli ktoś zadba, żeby on nie tracił swojej gęstości, to myślę, że on śmiało jeszcze przy jeździe jakichś 6, może nawet 7 lat, pomimo tego, że już 4 lata od daty produkcji je przeżył. No i co, po alfabacie zaraz, po alfabacie jeszcze raz podłączę go do naładowania. Podłączyłem byczkę do Stefana. Zobaczcie, 6, 7, chyba gdzieś może 10, może 11 amper bierze ten akumulatorek.
I włączyłem na jedynkę tylko, nie? Na wolny taki prąd, żeby powolutku, powolutku uzyskać tą gęstość. Myślę, że klient będzie zadowolony i już jest zadowolony z akumulatorka Banera, dlatego że akumulatorek prawidłowo wykonuje swoją robotę. No to Wam życzymy miłego dnia, życzymy Wam dużo zdrówka, życzymy Wam wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego. Zlajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Wszystkiego Wam dobrego. Pa, pa.